Witam Was tutaj, cześć Wam znowu i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Warszawskie Inwestycje. Tym razem znajdujemy się nad południową obwodnicą Warszawy i nad odcinkiem, który nie został cały czas otwarty, choć w niektórych miejscach jest gotowy, a w niektórych miejscach jeszcze są odbiory techniczne. O tym, jak to wygląda aktualnie, co my tu mamy, możecie zobaczyć ze zdjęć drona. Od razu film, informacja dla osób, którym nie spodoba się mój głos. Jutro pojawi się film z przelotu nad całą inwestycją bez mojego głosu, więc poczekajcie do jutra, a nie naparzajcie się już w komentarzach. Tak czy siak, zaczynamy od początku, czyli od węzłu Warszawa-Puławska. Tutaj mamy węzeł R12 z tego, co widzę. Wygląda on jest już w całości zrobiony. O ile oznakowanie poziome może w niektórych miejscach jeszcze jest tam dokończane, jest aktualnie tam tymczasowa organizacja ruchu. Ten węzeł aktualnie jest jednym z bardziej korkujących się węzłów w Warszawie, jeżeli chodzi o zjazdy z dróg szybkiego ruchu. Natomiast tak się zmieni. To się bardzo zmieni i to dosyć diametralnie, kiedy zostanie otwarty wiadukt na górze, gdyż tym wiaduktem będziemy przejeżdżać nad tym całym rondem, który w przyszłości tam będzie już funkcjonować w pełnej trasie i będziemy zjeżdżać bezpośrednio węzłem Ursynów Zachód o numerach R13 bezpośrednio na Ursynów przez Indiri Ganhadi i na ulicę Filipiny Płaskowickiej. Jeżeli jakieś źle tutaj wymawiam nazwy, to przepraszam bardzo. No i tak, co jest ciekawego w tym zjeździe, już w tym nowym, który jest gotowy de facto, dlaczego nie został otwarty, za chwilę powiem. Więc coś ciekawego w tym węźle to jest po pierwsze to, iż nie możemy na ten zjazd, na Ursynów, zjechać wjeżdżając z ulicy Puławskiej. Ten węzeł został tak zrobiony specjalnie. Tam są dosyć ciekawe akrobacje, możecie zobaczyć tam. Niektóre ulice przejeżdżają właśnie z Puławskiej do tunelu naszego pod Ursynowem. Bezpośrednio przejeżdżałem takimi tutaj zjazdami pod innymi tutaj ulicami, trochę wygląda tak jak taki tunel, wiadukt. Jest to dosyć ciekawe, zresztą tutaj już się obniża ta nasza ulica, wjeżdża dosyć w dół. To dosyć ładnie tutaj widać w tym rejonie. Przy okazji obok też są tory kolejowe, jeżeli się zastanawiacie, dokąd one jadą. To są tory techniczne do metra warszawskiego na Kabatach. Tutędy kiedyś dojeżdżały tutaj pociągi nowe. Zobaczymy, czy tutaj tędy też będą dojeżdżać nowe Skody. Ale o tym co innego. Wracając do naszego węzła. Będzie jeszcze jest jeden minus, taki bym powiedział, nie jest jakiś taki strasznie denerwujący, bo da się przeżyć, bo na Puławską można zjechać, ale szkoda mimo wszystko, że z tunelu nie ma bezpośredniego zjazdu na Ursynów Zachód. Żeby zjechać na Ursynów Zachód i na tą właśnie naszą ulicę Filipiny Płaskowickiej, musimy zjechać węzłem Puławska i później dopiero wjechać naszą ulicę i dosyć duży kawałek się cofnąć. Jest to minus, biorąc pod uwagę, że aktualnie ta ulica przy naszym węźle centrum handlowym Ursynów jest tam rondo i w tamtym rejonie ulica jest jednopasmowa w każdą stronę, to jest to problematyczne. Tam korki są, jest planowana druga jezdnia, zobaczymy kiedy powstanie, ale dobrze wszyscy wiemy i jeżeli kiedykolwiek tamtym jechaliśmy, tam korki były i dopóki tego nie przebudują, to będą. Nawet jak otworzą nasz węzeł Warszawa Ursynów Zachód, domyślam się, że niestety tutaj cały czas będzie. Taka ciekawostka, zjazd Ursynów Zachód, z tego co zauważyłem, chyba nie ma w nazwie Warszawa. Ale to jest taki mały mankament. Nie wiem, nie patrzyłem dokładnie na znaki, możecie tam zobaczyć, czy jest tak, czy inaczej. Idziemy dalej. Pomijając to, że całe nasze skrzyżowanie tutaj jest bardzo ładne zrobione i wzdłuż całego naszego węzła w tym rejonie są naprawdę ładne asfaltowe ścieżki dowodowe. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Jak zjeżdżamy na Ursynów Zachód, tym zjazdem z drogi szybkiego ruchu, możemy zobaczyć, iż mamy multum pasów. Naprawdę, tam nie wiem ile jest, 5-6 pasów i macie dokładnie widzicie na filmie, jest tego multum i możecie się rozjechać dosłownie gdzie chcecie. Tego jest tam aż równie za dużo. Natomiast czemu ten węzeł mówiłem, że on już był gotowy od dawna? Ten węzeł został już oddany jakiś czas temu, jednakże nie został otwarty, dlatego iż mieszkańcy Ursynowa powiedzieli, iż nie chcą jego otwarcia do czasu, aż nie zostanie otwarty tunel. Ponieważ w tym wypadku, jakby go otworzyli, część pojazdów prawdopodobnie towarowych, nie mówię o tranzycie, ale takich mniejszych pojazdach towarowych, jechałaby właśnie przez Ursynów i jechałaby właśnie, ciągnęła się przez cały nasz Ursynów do naszego mostu południowego, który został już jakiś czas temu otwarty. Co by powodowało, po pierwsze, korki, duży ruch towarowy, głośniej by było i by jechali przez dzielnicę, która ma specjalnie wybudowany tunel,
aby tego tranzytu tam nie było. Dlatego mieszkańcy się sprzeciwili i ten zjazd nie został jeszcze otwarty, ale zostanie otwarty jednocześnie z naszym tunelem. Dobrze, dojdźmy do tunelu, już dużo się nagadałem o tym zjeździe, który jest dosyć ciekawy, ale kolejne są jeszcze lepsze. Tutaj mamy ciekawą sytuację, mianowicie bezpośrednio przed wjazdem do naszego tunelu mamy sygnalizację świetlną i dosyć nowatorskie znaki, możecie zobaczyć tutaj, nagrałem je wam. Tutaj pokazuję, jakie jest aktualne ograniczenie w tunelu, czy nie można wjechać, czy można wjechać do tunelu. Przy okazji w tym dokładnie miejscu też jest możliwa zawrotka lub zjazd na drugi tunel w przeciwną stronę. Tu jest ogólnie dosyć nieźle rozbudowany ten węzeł. W przypadku awaryjnych po prostu w tym rejonie tunel jest zamykany, a ruch samochodowy jest kierowany na drugą jezdnię, aby zawróciła. Jest to dosyć przemyślane, bym powiedział. Mało tego, jest to na takim zaawansowanym etapie, iż te znaki to są obrotowe. Jest szlaban bezpośrednio przed naszym wjazdem do tunelu i dosyć to ciekawie wygląda. Oczywiście wygląda to ładnie na nowy, świeży beton. Ogólnie jest bardzo niezły asfalt tutaj zrobiony, bo to jest taki po prostu ładny, biały beton. Także o nim będzie się dobrze jeździć i nie będzie się psuć. Natomiast co jest na minus, to jest to, że cały czas tam nie ma pojazdów. Ale o tym na sam koniec odcinka opowiem, kiedy to będzie otwarte. Dalej mamy kolejną ciekawą rzecz, a mianowicie jedną z siedzib tutaj naszego GDIK. No, mogli sobie postawić, według mnie to dosyć dobra lokalizacja przy takim tunelu, to taka siedziba to pikuś. Mają ładny podjazd ulicą asfaltowy, tutaj dosyć jest dużo ulic asfaltowych podobnych. Jednak co minus, tutaj trzeba zaznaczyć wzdłuż całej obwodnicy w tym rejonie i ogólnie przez większość terenu nie powstała ścieżka rowerowa, asfaltowa i żadna ścieżka rowerowa. Powinny według mnie powstać ścieżki rowerowe wzdłuż wszystkich dróg szybkiego ruchu, aby rowerzyści mogli szybko i sprawnie wzdłuż takich tras, które no, są zrobione za wielkie miliony, w skrócie duże pieniądze, aby szybko mogli się przemieszczać. Nie jest to niestety robione, czasami jest robione, ale to są dodatkowe pieniądze potrzebne jeszcze do tego, zazwyczaj z budżetów lokalnych, co ogranicza znacznie możliwości takiej budowy. No niestety, tutaj część ścieżek rowerowych powstała, część jest do dokończenia przez miasto. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to są tereny miasta nad tunelem. Dobrze, no i tutaj jeszcze obok tego naszego obiektu jest obiekt techniczny. Obok siedziby, o której przed chwilą mówiłem, jest jeszcze obiekt techniczny. To jest po pierwsze wentylatornia główna. Są dwie wentylatornie główne przy dwóch wjazdach. Na pośrodku tunelu w ogóle nie ma żadnej wentylatorni. Na pewno są jakieś mniejsze budynki, bo nie uwierzę, że to są dwa jedyne wyjścia ewakuacyjne. Na pewno gdzieś są porozmieszczone jakieś wyjścia ewakuacyjne, o których nie wiem po prostu. Bo to by mnie naprawdę zdziwiło, jeżeli byłoby tylko i wyłącznie takie dwa wyjścia. Ale możliwe, że tak jest. Tunel jest zrobiony dosyć ciekawą metodą. Możecie tutaj zobaczyć teraz, jak lecimy nad całym tunelem. Nie mam zdjęć z dołu. Zdjęcia z dołu możecie zobaczyć z innych różnych źródeł. Natomiast co jest ciekawego, to to, że to nie jest, są dwa tunele, jakby się wydawało. To są trzy tunele, z czego tunel po środku, którego zazwyczaj i miejmy nadzieję, że nigdy nie będziemy mieli okazji skorzystać, to jest tunel ewakuacyjny, techniczny. W skrócie, to jest tunel podzielony na dwie kolony, komory. Górna część i dolna część. On jest tak zrobiony, iż tamtędy mogą i właściwie będą ewakuowani ludzie, jeżeli coś by się wydarzyło w tunelu. Przy okazji, to jest najdłuższy tunel w Polsce, samochodowy. Jest to też dosyć ciekawa rzecz, że żadnych takich długich tunelów nie mamy, a ten tunel jest wyjątkowo płytko posadzony. Znaczy, wyjątkowo płytko. Jedzie owszem pod metrem, no ale no wiecie. No i tak, pewnie już minęliście. Przed chwilą było skrzyżowanie z ulicą Docmistrza Witolda Pilickiego. Tam było rondo, turbinowe, co prawda, co ciekawe. I takie rondo akurat bardzo lubię. Dalej idąc, mamy oczywiście odbudowaną już tę strukturę towarzyszącą, która była na górze tunelu, czyli jakieś parkingi. Ścieżki rowerowe, tak jak mówiłem, w większości rejonów są po prostu do dokończenia. Kolejne rondo tutaj mamy. To jest nasza ulica Drewniana i Stryjeńskich. I w tym rejonie też jest rondo. Niestety, z tego co pamiętam, to już nie jest turbinowe. Szkoda. No ale dobrze. Na razie tutaj nie ma aż tak wielkiego ruchu, więc może być tak jak jest. No i dalej mamy jeszcze takie małe skrzyżowanka bezpośrednio nad naszą ulicą i dochodzimy do Alei Ken, przy której tu mamy dosyć ciekawą informację, a właściwie informację. Ciekawą rzecz polegającą na tym, iż tutaj nasz tunel samochodowy, droga szybkiego ruchu, jest pod linią metra. W tym rejonie metro jest bardzo płytko. Nie tak płytko jak na Młocinach, co prawda, bo na Młocinach to
strasznie płytko. Natomiast jest na tyle płytko, iż tunel trzeba było zdobić pod tunelem metra. Tunel oczywiście samochodowy był zdobiony pod tunelem metra. Co najciekawsze, w całości był ten tunel zrobiony i przekop pod naszym tunelem metra bez zatrzymywania ani na chwilę ruchu metra. Było to robione całkowicie niezauważenie dla wszystkich pracowników i właściwie dla wszystkich pasażerów metra. Specjalną metodą, tutaj macie jedno zdjęcie, jak to mniej więcej wyglądało. Naprawdę byłem pod wrażeniem, jak to im się udało zrobić. Zresztą kiedyś można było tutaj zobaczyć ten tunel metra, co było dosyć ciekawe, bo nigdy nie widzimy tunelów metra normalnie z zewnątrz, gotowych. Jakby takich okazji chyba nigdzie nie możemy uzyskać. Dobrze, idziemy dalej. Kolejne skrzyżowania, no i dochodzimy do tego rejonu, gdzie nasza ulica właśnie jeszcze nie jest otwarta. To jest ulica nasza Filipiny Płaskowickiej. Szkoda bardzo, że jeszcze jej nie otworzyli. Mam nadzieję, że niedługo to się stanie, bo tam całe skrzyżowanie jest na razie jeszcze kierowane objazdowo i nie jest w 100% gotowe. Przynajmniej jak nagrywałem ten odcinek, to jeszcze nie było gotowe. I dochodzimy do naszego skrzyżowania z ulicą Jana Rosoła. Tu jest ładny węzeł rowerowy. Wszystko pięknie, ale nie jest otwarte. Do tego stopnia, że stąd się ciągną naprawdę ładne ścieżki rowerowe bezpośrednio do Mostu Południowego. Asfaltowe, cuda, pedałki, po prostu wspaniałe. Niestety nie zostało otwarte i aktualnie, żeby jakkolwiek móc zobaczyć inwestycje, mamy dwie opcje. Albo jak prawdziwy mieszkaniec Warszawy wchodzimy na plac budowy, co robi bardzo duża rzesza osób, od razu wam mówię. Wycieczki rowerowe z rodzin też nawet widać. Albo robimy to kulturalnie i zjeżdżamy objazdami przez Wilanów, różnymi dzikami wężami, żeby to objechać wszystko i zobaczyć. Także tak to wygląda, jeżeli macie jakieś tutaj wyjścia. Dochodzimy do kolejnego budynku technicznego. Tu jest druga wentylatornia. One działają w ten sposób, żeby całe powietrze wypompowywać z naszego tunelu, który jest naprawdę długi. Konkretnie to jest tunel długości 2335 metrów. Jest tam zamontowane 170 kamer, wszystko oczywiście z podglądem 24 godziny na dobę. Jest tego tam naprawdę multum, 38 punktów alarmowych, jest tego wiele. Przy okazji, jeżeli nie zapomnę, a jeżeli zapomnę, to mi napiszcie w komentarzu, podlinkuję wam przejazd, który GDDIK wysłała jakiś czas temu, tunelem. Jak wygląda w środku zaawansowanie prac? Teraz jest o wiele to lepiej, bo to już był dosyć stary film. Jednakże dosyć to ładnie tam jest widoczne. No i dochodzimy do zjazdu kolejnego, czyli Udysynów Wschód. Według mnie perełka, jeżeli chodzi o węzły z odjazdami. Po pierwsze, zjazd naszego Udysynowa mamy za pośrednictwem naszej ulicy Adama Branieckiego, co jest ulica według mnie bardzo ważna. To jest powiedzenie bardzo mało, ale ta ulica według mnie, aż szkoda bardzo, że powstała tak późno. Jest ona niezbędna dla lepszego skomunikowania dwóch dzielnic, które są obok siebie. Dzielnicy Udysynów i Wilanów, ale o tym za chwilę. Najpierw o węźle same. No to tak, po pierwsze nasza ulica powstała w całości do mniej więcej Wilanowa, tam z małym kawałkiem. Czy to jest już Wilanowy, ta cała część ogólnie, ale tam jeszcze jest mały kawałek. Ponadto jest zjazd, dosyć ciekawe są zjazdy. Zjazd na naszą drogę szybkiego ruchu jest zrobiony w ten sposób, iż obok jest ścieżka rowerowa, która dalej zjeżdża na naszą drogę serwisową. I jest to naprawdę, bym powiedział, odjechane. Ponadto, pod naszym całym początkowym węzłem, patrząc od strony zachodniej, mamy cudo. Cudo po prostu, którego się nie spodziewałem, że tutaj znajdę, a mianowicie tunel. Dla jakże małej ulicy, domyślam się, że to jest bardziej techniczny tunel, żeby mogli jakkolwiek tutaj to wszystko rozplanować. To jest ulica Orszady, bardzo mała uliczka, z której nigdy nie... Znaczy, na pewno będą korzystać samochody w przyszłości, jak się po drugiej stronie naszej trasy właśnie będą budować osiedla, znaczy tramwaje będą w końcu dojeżdżać i w ogóle. Na pewno to będzie o wiele lepiej zabudowane, ale póki co to jest naprawdę dosyć spektakularne. No i po drugiej stronie mamy zjazd. Tutaj jest inna zmiana, bo jeżeli jedziemy od Mostu Południowego, czy nawet od węzłu Wilanów, mamy możliwość zjazdu bezpośrednio na Wilanów. Jest tutaj zrobiony taki ładny zakręt, bardzo mi się podoba. Według mnie właśnie to jest ten element, którego brakuje na drugiej stronie Udysynowa, czyli na Udysynów Zachód. Niestety jednak, żeby wjechać na naszą trasę, musimy tak czy siak zjeżdżać bezpośrednio od Udysynowa. Czyli wjechać z trasy możemy zarówno na Udysynów i Wilanów, ale wjechać na trasę możemy tylko i wyłącznie z Udysynowa. Ponadto jest wszędzie multum ścieżek rowerowych, włącznie z specjalną ścieżką rowerową do naszej ulicy Orszady. Ma dosyć spektakularny według mnie kościół,
tak szczerze powiedziawszy. No i tak to mniej więcej w tym rejonie wygląda. Ulica Adama Braniewskiego, przejdźmy teraz do niej. Dlaczego według mnie jest spektakularna? Zacznijmy od tego, iż dzięki tej ulicy nie będziemy musieli jechać Aleją Wilanowską do tej części Warszawy. Bo pomiędzy Urzędowym a Wilanowym aktualnie mamy trzy ulice. Trzy ulice łączące. Takie trzy ulice, którymi można normalnie pojechać, nie jeżdżąc po niesamowitej ilości progów, które spokojnie mają łączniki. W ten sposób to jeszcze powiem, bo jest jeszcze jedna ulica mniejsza. To jest ulica Arbuzowa, ale no, tak czy siak. Po pierwsza ulica to jest Aleja Wilanowska. Tak, bardzo daleko od tego rejonu, ale to jest najbliższa ulica od tego rejonu, która jest dwukierunkowa i można dojechać do Wilanowa. Druga ulica to jest ulica dwukierunkowa tylko dla rowerzystów. Normalnie można tylko wyłącznie wjechać nią z Wilanowa na Ursynów. To jest nasza ulica Orszady właśnie, którą możemy wjechać do tego kościoła. Bardzo wąska, z progami, ale jednak jest. I powiem wam, że tam dużo osób jeździ, bo nie ma po prostu innego w ogóle możliwości wjazdu. No i trzecią ulicą, też dosyć nową, która jak nie było, nawet nie chcę sobie wyobrazić, jak to wyglądało, ale my tam po prostu często nie pojawiałem się w tym rejonie. I to jest ulica Stefana Kobrańskiego, która łączy nam Kabaty z Powsinem. No i teraz zobaczcie, jaki wielki dystans mamy pomiędzy tymi wszystkimi ulicami. Poza tą małą wąską, która jest jednokierunkowa. I tutaj nam się pojawia Pow. Z naszą nową ulicą, która całkowicie otwiera Wilanów na Ursynów. Jakby ja już tutaj widzę, jak mogą zrobić ceremonię z balonikami, jakby nie było COVID-a. I jak oni się witają, ze sobą łączą, welcome to the Ursynów. No mniej więcej tak to może nawet wyglądać. Adama Braniewskiego niestety jest wybudowana od Powu z małym problemem, a mianowicie nie jest podłączona. Tak, to może nie wydawać się mały problem, ale jednak nie jest podłączona. Jest już budowany łącznik pomiędzy Adama Braniewskiego w Wilanowie, a Adama Braniewskiego z Powu. To był krótki odcinek, macie tutaj na zdjęciu dokładną odległość, to jest po prostu bardzo mało. Szkoda, że musiało dojść do tego momentu, że teraz później jest to budowane. Miejmy nadzieję, że niedługo po otwarciu całej inwestycji zobaczymy Adama Braniewskiego otwartą i jestem szczerze powiedziawszy, jakie autobusy będą łączyć, bo na pewno będą łączyć i będą tędy jeździć, bo nie uwierzę, żeby ZTM przegapił moment możliwości puszczenia bezpośrednio z tej części miasteczka Wilanów autobusy bezpośrednio do stacji metro Imienin. Jakby to się aż prosi. To jest zbyt blisko. To byłaby zbrodnia z tego nie skorzystać. No ale cały czas mostem południowym z kolei nic nie jeździ. No i tak, jeszcze jedna rzecz przy tunelu, tylko powiem, po tej stronie też oczywiście są specjalne znaki, specjalne znakowania, sygnalizacja świetna, jak się wjeżdża do tunelu i szlabany, i to wszystko jest też tam zamontowane. Idziemy dalej, mamy kolejną ulicę, Świętej Urszyli Leduchowskiej. To jest ulica na razie tymczasowa, w sensie nie tymczasowa. Aktualnie do nikąd nie dojeżdża, bo to są rejony przyszłej zabudowy miasteczka Wilanu, w sensie nie wiem, jak te rejony będą się nazywać bezpośrednio, bo tam aktualnie nie ma nic. Tamta ulica się dosłownie kończy w polu, a nawet gorzej, po prostu w zaroślach. Znaczy, nie powiem, że ten teren jest niczyj, bo każdy teren jest czyjś, ale aktualnie tam nie ma żadnej rzeczy wybudowanej. Co ważne, jest tam już zamontowana nawet ścieżka rowerowa, więc akurat z tej strony bardzo to dobrze wygląda. Idąc dalej z naszą trasą, oczywiście są ścieżki rowerowe, tylko i wyłącznie jest po stronie południowej, ale ujdzie, że jakkolwiek da się przyjechać wzdłuż trasy. Znaczy, jedziemy drogą serwisową, nie jedziemy z żadną drogą rowerową. No i mamy kolejny zjazd. Tutaj jest to nazwane jako ulica Wiedeńska, jednakże ja bym nazwał tutaj jednak w przyszłości będzie nasza Aleja Rzeczpospolitej łączyć się w tym zjeździe. I tu będzie dokładnie w tym rejonie pod Powem, nie wiem tylko czy za Powem będzie pętla, czy przed Powem przy miasteczku Wilanów będzie pętla tramwajowa Wilanów. Nie mamy dokładnej lokalizacji pętli, czy będzie pod, czy będzie za, czy wy, bo na wszystkich wizualizacjach, jakie nam tramwaje warszawskie pokazywały, Pow, w sensie tramwaje i pętla kończy się bezpośrednio w miejscu Powu, ale tam nie ma miejsca na zrealizowanie takiej inwestycji, więc zobaczymy. Tramwaj na Wilanów, o tym będę też robić materiał, pewnie się w sierpniu pojawi, przynajmniej miejmy nadzieję, bo to jest też naprawdę niezła inwestycja. Aleja Rzeczpospolitej to jest główna aleja w miasteczku Wilanów. Ona się ciągnie przez całość i przez całość jej długości
będziemy mieli właśnie naszą linię tramwajową. Aktualnie to jest miejsce, gdzie nikt nie skorzysta z tego przejazdu. W sensie, chyba do komisu musieliście by jednego z tej jechać, żeby to widzieć. Jeżeli słyszycie, że się trochę kręca, to dlatego, że komary zabiją, bo siedzę na drzewie. No i tak, dalej idąc, mamy bezpośrednio już nasz węzeł, o którym mówiłem przed chwilą, czyli Warszawa-Wilanów, ET14, no i tutaj się kończy nasza cała nowa inwestycja. Czy tak, oczywiście wiadukty i cały ten węzeł Warszawa-Wilanów już był gotowy, tylko wiadukty na górze nie były jeszcze ukończone z malowaniami pasów. Właśnie, co do pasów, pasy, czyli sygnalizacja pozioma na naszej nowej części POW-u, jest już prawie w całości zmiana, jednakże przy tunelach, przy dwóch wlotach, nie ma jeszcze z jednej i z drugiej strony pasów, czyli tam jeszcze jest to robione. Tak samo na wiadukcie przy Pławskiej jeszcze nie ma pasów robionych, chyba że się zmieniło, nie wiem, na zdjęciach możecie dokładnie zobaczyć. No i dalej oczywiście nasza cała trasa powciągnie się ze ścieżkami rowerowymi, to już tutaj jest oddana do najrzadziej używanego mostu w Warszawie. Znaczy, dobra, może most Świętokrzyski jest rzadziej używany, chociaż nie wiem, czy południowy na razie nie jest najrzadszy. Dlaczego? Bo bez tunelu nie ma jak do niego dojechać. Możemy dojechać albo z Wilanowa, jadąc Aleją Wilanowską, albo z Konstancina. Nie wiem, kto by tak chciał jechać takimi objazdami tylko i wyłącznie tego mostu. Dlatego cały tranzyt aktualnie jest prowadzony naokoło Warszawy zupełnie. A kiedy otworzą nam tunel, to wszystko będzie łączyć się w całości. Oczywiście, cała nasza obwodnica Warszawy nie jest jeszcze gotowa. I miejmy nadzieję, że dożyjemy tego za naszego życia, że będzie w całości zrobiona. Tak, specjalnie użyłem tutaj słowa dożyjemy, bo to jest czasy odległe i na wszystkie nawet części nie ma jeszcze projektów. W sensie projekty są, ale nie ma jeszcze wydanych wariantów i innych części. Więc to też jest odjechane. Jeżeli chcecie, żebym zrobił o tym film, napiszcie mi w komentarzu. A na koniec daty. Daty są następujące. Czyli cały nasz tunel z całymi tymi wszystkimi zjazdami poza odcinkiem Adama Bajanieckiego łączącym się z Wilanowem, który jest budowany z tego spędzania przez miasto, będzie wszystko gotowe najprawdopodobniej jakoś we wrześniu. Nie mamy konkretnej daty jeszcze podanej. Najprawdopodobniej to zostanie otwarte też z dnia na dzień jak most południowy, bo nie będą chcieli, żeby się ludzie gromadzili podczas czwartej fali. No ale no cóż, czekamy na to niezmiernie. We wrześniu, prawdopodobnie pod koniec, bo oni zawsze przyciągają, aktualnie głównie tam chodzą odbiory techniczne, chociaż jeszcze pasy są malowane, tak jak mówiłem. I w tunelu najprawdopodobniej, z tego co wiem, już jest wszystko gotowe. Także tyle byłoby z tego odcinka. Mam nadzieję, że się dużo dowiedzieliście, dużo zobaczyliście. No niestety zdjęć ze środka nie mam, ale zobaczycie już niedługo, to za 2 miesiące najprawdopodobniej zobaczymy. No opóźnienia mają, ale jak zawsze w Polsce i Warszawie opóźnienia drogowe to przecież normalność. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek koniecznie, bo dobijamy do 2000 niedługo. Tam wtedy będzie twarz i inne rzeczy. No i jeżeli chcecie, żebym się jeszcze bardziej rozwijał, możecie kliknąć przycisk wesprzyj obok przycisku subskrybuj. To byłoby na tyle. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach. Kolejny materiał to będzie, tak jak mówiłem na początku, film bezgłosowy z POW-u. No i mniejsza z tym, prawdopodobnie koło 17-18 zobaczymy w jutro, czyli w sobotę. Do zobaczenia już wkrótce. Powiem wam, że na ten film długo czekałem, żeby go zrobić, bo nie byłem gotowy. Po prostu chciałem jakieś więcej informacji trochę zebrać, a ostatecznie wyszło, że jak zawsze zmontowałem go w jeden dzień, na pewno za chwilę będę go montować, ale same ujęcia z drona to zrobiłem w 2 dni i tyle. Ale tamto mam dosyć daleko, żeby dojechać, więc no cóż. Do zobaczenia. Cześć!